Witamy kolejnego, chciałoby się powiedzieć, słonecznego, pięknego poranka w Irlandii. Ale w Irlandii piękny, słoneczny poranek niestety wygląda w następujący sposób. Jesteście pewnie ciekawi, co dzisiaj zaplanowaliśmy. Otóż w dniu dzisiejszym chcemy zrobić trochę ponad połowę słynnego Ring of Kerry. Jeżeli nie wiecie, co to jest Ring of Kerry, to tutaj w tym momencie pokazuje wam się mapka. A ja nadmienię jeszcze, że jest to jedna z ładniejszych, widokowych tras w Irlandii, właśnie w okolicy klifów Moheru i tak dalej, więc zapraszamy serdecznie na odcinek. To ja tylko dodam, że to jest taka bardzo widowiskowa trasa prowadząca przez hrabstwo Kerry. Ma ona 179 km i można ją przejechać autem, można przejechać zorganizowaną wycieczką autokarem na przykład. I tutaj od razu taki tip dla osób, które będą podróżowały własnym autem. Jeżeli chcecie tak zwiedzać Ring of Kerry, to polecamy wam pojechanie trasą zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, dlatego że autobusy wycieczkowe jadą właśnie w drugą stronę, czyli jeżeli nie chcecie utknąć za tymi autokarami, to polecamy wam właśnie pojechać zgodnie z ruchem. Jednym z pierwszych punktów na drodze z Killarney, około 3 km od centrum miasteczka, jest zamek Ross, który znajduje się teraz za mną. Jego historia jest bardzo ciekawa, jest przykładem średniowiecznych budowli irlandzkich. Dwie wieże, które stoją tutaj, nadal pochodzą z XV wieku, czyli z tego okresu, kiedy zamek został wybudowany, a należał on do rodu O'Donoghue. I to właśnie oni bronili tego zamku przed wojskami Olivera Cromwella. Oliver Cromwell to był zwolennik parlamentu angielskiego i zjednoczenia całej Anglii i ten zamek jako ostatni poddał się jego siłom. Dopiero kiedy przypłynęła tutaj, nie wiem czy mogę powiedzieć kawaleria, ale przypłynęli tutaj żołnierze rzeką i jeziorem i dopiero wtedy te posiłki połączone z 4000 armią Cromwella zdołały zdobyć zamek. Bardzo ciekawą legendą dotyczącą tego zamku jest ta o Picie O'Donoghue, czyli jednym z władców tego zamku, który podczas jednej z bitew wyskoczył z okna zamku, zaraz za nim wyskoczył koń. Trafili oni do tego jeziora, spadli do tego jeziora, które jest u stóp zamku i legenda głosi, że żyją teraz w jeziorze, w podwodnym zamku razem z tym swoim koniem i strzegą zamku przed najeźdźcami. Także dzięki, Pit. Mniej więcej 6 km od zamku Ross znajdujemy się w Macross Abbey, czyli w dawnym zakonie franciszkanów, wybudowanym tutaj w XV wieku, w połowie XV wieku, dokładnie w 1445 roku. Budowę tego zakonu zapoczątkował król Desmondu McCarthy, który bardzo chciał, wymarzył sobie, że wybuduje taki zakon dla franciszkanów. Totalnie nie mógł się zdecydować, gdzie ten zakon chce postawić. Ale pewnej nocy miał wizję i ta wizja powiedziała mu, że zakon ten powinien stanąć na tak zwanej skale muzyki, skale muzycznej, Rock of Music. Problem polegał na tym, że ani McCarthy, ani jego ludzie nigdy w życiu nie słyszeli o czymś takim jak skała muzyczna. Natomiast to nie powstrzymało króla. Wysłał swoich najwierniejszych ludzi w poszukiwaniu miejsca, gdzie usłyszą najbardziej czarującą muzykę. I rzeczywiście jeden z nich dotarł tutaj, dokładnie jakieś 10 km od centrum Killarney. I po 20 latach powstał tutaj zakon franciszkanów. Franciszkanie zamieszkiwali ten zakon aż do momentu, kiedy pod koniec XVI wieku przybyli tutaj protestanci i wygonili ich z tego miejsca. Mocno zakon zniszczyli. Dopiero w 1612 roku franciszkanie zakon odzyskali. Przez 5 lat odbudowywali budynek i tereny dookoła. I zamieszkiwali tutaj aż do 1652 roku, kiedy na tereny właśnie obecnego County of Kerry przybyły siły Olivera Cromwella, tego, o którym wam opowiadałam chwilę wcześniej w zamku Ross. Zakon poddał się siłom Olivera Cromwella w 1652 roku. Zakonnicy zostali
aresztowani i w zasadzie od tego czasu zakon stał pusty, niszczał, aż stał się tym, czym jest teraz, tak jak go widzicie w tej chwili. Ciekawe jest to, że pomimo tak wielu lat i tak wielu lat niedbania o to miejsce, cały czas zachowało się na przykład piętro tego zakonu, które można do dzisiaj zwiedzać. Wdrapałam się na górę, na pięterko. A na dziedzińcu dawnego zakonu klasztoru stoi cis. Podobno cis jest tak stary jak sam klasztor, sam zakon. Czyli pochodzi z połowy XV wieku i prawdopodobnie jest najstarszym cisem w całej Irlandii. Otacza go również pewna legenda, która głosi, że pod jego korzeniami zakopany jest wizerunek Świętej Matki Boskiej, a ktokolwiek by poważył się zniszczyć ten cis, umrze w ciągu roku. Kolejny przystanek, czyli wodospad Tork, który ma 20 metrów. Można do niego dojść dróżką, trwa to 5 minut, 200 metrów, ale można też sobie zrobić 7,5-kilometrowy spacer i wdrapać się na sam szczyt i zobaczyć wodospady z góry. My nie będziemy wchodzić na samą górę, no bo chcemy jechać dalej. Poza tym też, jak wiecie, fizycznie nie jesteśmy do tego najlepszymi osobami, ale sam wodospad Wam pokażemy oczywiście. Jeszcze mogę tylko dodać w zasadzie, że jeżeli robicie tego lupa autem, to musicie wziąć pod uwagę to, że w wysokim sezonie letnim parkingi tutaj zapełniają się dosyć szybko. Rzeczywiście tych miejsc parkingowych nie ma za dużo, ale zawsze można poczekać 5 minut i ktoś wyjedzie. A ten oczywiście, jak zwykle, musiał gdzieś na dół zejść. Irlandia to kraj mitów i legend i tak jak możecie się domyślać, również dookoła tego wodospadu krąży pewna legenda. Legenda głosi, że dawno temu na tych terenach żył człowiek, który co noc zmieniał się w dziką świnię, która biegała tutaj po tych lasach. Działo się to aż do momentu, w którym lokalny rolnik odkrył tożsamość tego człowieka i kiedy zastawił na niego zasadzkę, to człowiek zamieniony w tą dziką świnię stanął w płomieniach i po prostu zniknął. Także taka legenda, jeżeli chodzi o wodospad Tork. Ojej, jaka wycieczka, ale mieliśmy farta. Uwaga. To jest wszystko śliskie, a te buty nie są najlepsze do śliskiego chodzenia. No trochę mieliśmy farta, nie przyznacie? Zobaczcie przy okazji, jak bardzo jest tu wilgotno i jak bardzo pokryte zielenią są pnie drzew. A my zbieramy się z wodospadu Tork i jedziemy na kolejny punkt, czyli tak zwany Ladies View, czyli widok panien. Dojechaliśmy, a Ladies View to nic innego jak przepiękny punkt widokowy na jeziora i na Park Narodowy Killenry. Nazwa Ladies View pochodzi z 1861 roku, kiedy to królowa Wiktoria i książę Albert odbyli słynną 8-dniową wycieczkę do Irlandii i między innymi odwiedzili właśnie hrabstwo Kerry, podróżowali też Ring of Kerry, tylko że wtedy podróżowano powozem ciągniętym przez konie, no i odwiedzili między innymi Zamek Ross, odwiedzili zakon Mac Ross, ale również przyjechali tutaj i to właśnie to miejsce skradło cały show wycieczki, a głównie zachwycone były panny dworu królowej Elżbiety i to właśnie od nich, od ich zachwytu powstała nazwa Ladies View, czyli widok panien. No i zobaczcie, jak się rozpogodziło. Pochmurno, pochmurno, deszczowo, a proszę bardzo, jak ładnie. No, a w prognozie pogody było, że dzisiaj 80% to będzie deszcz i deszcz. No i słońca nie ujrzymy. Tak, ale jest pięknie. Jest pięknie. Właśnie stwierdziliśmy z Olą, że dużo ładniej niż południe Francji, nie? Tak. W którym byliśmy, są też z tego odcinki, na przykład wąwóz Verdon się to nazywa chyba? Tak, dobrze pamiętam, tam też robiliśmy taki spływ kajakowo-rowerkowo-wodny. No to powiem Wam szczerze, tam opisywane to jako wielki kanion Europy, przecudne widoki, fantastyczne drogi niebezpieczne i tak dalej. No to powiem Wam szczerze,
nie umywa się do tego, jakie widoki są tutaj, ile jest różnych atrakcji i jak to jest ładne. Naprawdę, serio. Jest dużo, dużo ładniej niż było właśnie tam we Francji. Nie wiem, okej, no może są tacy, którym się to będzie bardziej podobało, ale mnie się tutaj podoba zdecydowanie bardziej, Oli też. Przejeżdżamy przez przecudnej urody miasteczko, które się nazywa, kochanie, jak? Kenmare chyba? Kenmare chyba. Znaczy, że tak powiem, obejrzyjcie sobie, my się tutaj nie zatrzymujemy, ponieważ no, przyjechaliśmy tutaj po to, żeby głównie jednak oglądać przyrodę. Google, zamknij się. Oglądać przyrodę, więc, ale jeżeli wy byście tutaj byli i chcielibyście, to malownicze, ładne miasteczko. Kawy już nie pijemy, więc się nie zatrzymujemy. Piliśmy przed chwilą na tym miejscu widokowym, tym panien, tak? Tak. Więc teraz po prostu jedziemy dalej, ale tutaj macie no właśnie tą przebiteczkę z tego, jak to miasteczko wygląda. Jest prześliczne, ale my jedziemy dalej. A jedyne, co będziemy oglądali w tym miasteczku, to jest Ringgrosse Woodland Park. Przypominam, miejscowość się nazywa Kenmare, czy jakoś tak. I zaraz wam to pokażemy. Park jest częścią hotelu, który się tutaj znajduje. Wjechaliśmy na jego teren. Zaparkowaliśmy, zapytaliśmy się, czy możemy zostawić auto. Bardzo miły pan powiedział, że spoko, 15-20 minut możemy zostać. Także idziemy na szybki spacer i lecimy dalej. Pani, cycek jeden zasłania, a drugi pokazuje. Ojej, nie znam się, ale się wypowiem. Wydaje mi się, że to jest taki ogród typu angielskiego, czyli właśnie idziesz i nagle jest jakaś altanka. Idziesz i są starożytne ruiny. Nie, właśnie francuski to jest taki bardziej chyba uporządkowany. Uporządkowany. No, a angielski to jest właśnie taki, wiesz, że wszystko cię może tu zaskoczyć. Ale sprawka. O, a tu też jest ładnie droga w tamtą. To jest siłownia w ogóle taka. A. No jest siłownia. No przyjemne. Przyjemne miejsce na spacer. Na pewno przyjemne miejsce, żeby się tu zatrzymać, ale patrząc na ten hotel, to obawiam się, że jeszcze nas na niego nie stać. Tak swoją drogą, to jeszcze to dla mnie wygląda, jakby to mogłoby być miejsce, gdzie wiecie, są kręcone takie filmy z okresu ery wiktoriańskiej na przykład, nie? Takie, wiecie, Pride and Prejudice, albo Duma i Uprzedzenie, albo Downton Abbey, o. Znaczy ja tutaj widzę panie ubrane w bardzo takie falbaniaste kiecki, rozłożony kocyk. No właśnie. Winko, jabłuszko, koszyczek. Koniki, i powozy. No, pończochy. A wizytę w miejscowości Snim zaczynamy od lokalnego baru, gdzie mamy nadzieję, że uda nam się przekąsić coś drobnego. Trafiliśmy tutaj totalnie przez przypadek, natomiast mają tak przepiękny ogródek piwny. Zaraz wam pokażę. A w Snim jest dzisiaj festiwal, w zasadzie od czwartku do niedzieli trwający. No, i tak właśnie. Irlandia, panie, Irlandia, nie? Tak, to jest droga dwukierunkowa. Tak? Przed chwilą się mijaliśmy z dwoma samochodami, tak. Ale ładna, nie? Przyznajcie, strasznie trzęsie. Ale ładnie. Ale tu przynajmniej nie ma krawężników, haha. Kolejnym punktem naszej wycieczki, zaraz po miejscowości Snim, jest kamienny Fort Steig, który został wybudowany najprawdopodobniej pomiędzy 300 a 400 rokiem naszego wieku, naszej ery. Naszej ery, to chciałam powiedzieć. Teraz wygląda to tak. Ale zgodnie z tą ryciną, którą teraz widzieliśmy, prawdopodobnie tutaj stały domy bądź namioty. Swoją drogą muszę powiedzieć, że jak na Irlandię warunki pogodowe są wybitne. Ale muszę też przyznać, że ktokolwiek ten fort tutaj wybudował, to wybrał sobie naprawdę przepiękne miejsce. Absolutnie cudowne. Nie wiem, co to za krzew, ale wygląda mega fajnie. No i na dodatek, oprócz tego, że wybrał piękne miejsce, to też musiał być w miarę rozsądny, bo jak widzicie, jest też źródło świeżej wody w okolicy. Jedziemy aktualnie cały czas przemalowniczą Ring of Kerry.
ale dosłownie za chwil kilka odbijemy z oficjalnego Ring of Kerry odrobinę w bok. Oczywiście wrzucam wam teraz mapkę w stronę klifów Kerry. Ale zanim klify, to dojechaliśmy jeszcze do tak zwanego Ballinskellig Castle, czyli do zamku, a w zasadzie do takiej wieży wybudowanej na wejściu do portu, można tak powiedzieć. Mówi się, że prawdopodobnie miało to podwójne zastosowanie. Po pierwsze, miało bronić zatokę i tutaj półwysep od piratów, a po drugie, pobierano podatki od wszystkich statków wpływających do zatoki. Zamek jest tu, ale zdecydowanie lepiej pokaże wam go Olek ujęciami z drona. A ja nie dodałam jeszcze, że twierdzo zamek pochodzi z XVI wieku, więc dodaję teraz. A tamta wyspa, tutaj ta duża ta, to jest Great Skellig. I jeżeli ktoś z was czytał bądź grał w Wiedźmina, to nazwa mu się musi bardzo kojarzyć ze Skellige. A tutaj jeszcze urywek malowniczej. W ogóle zobaczcie, jak się pięknie rozpogodziło. No jest przecudownie. Dotarliśmy do chyba najbardziej spektakularnego miejsca na trasie Ring of Kerry, które, tak jak już Ola wam mówił, oficjalnie nie jest na tym lupie. Natomiast zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Klify Kerry, bo o nich mówię, to absolutnie zapierające dech w piersiach klify o maksymalnej wysokości 300 metrów, czyli wyższe nawet niż klify Moheru. No i jakby sami widzicie, no nie wiem, ja trochę straciłam słowa, jest tak pięknie. Ciekawostka dotycząca klifów jest taka, oprócz tego, że tu wieje, to, że miejsce to powstało jakieś 400 milionów lat temu, podczas, i tu leci ciekawostka, podczas kiedy Irlandia znajdowała się na południe od równika. No, potem to wszystko tutaj przewędrowało bardziej na północ. Skellig, czyli wyspy Skellige, się odłączyły od lądu i właśnie stąd mamy klify. W którą stronę się patrzycie? Cześć! Cześć, alpaka! Cześć! Ale żeś się która spi... My już skończyliśmy na dzisiaj zwiedzanie. Byliśmy w Aldi na drobnych zakupach i jedziemy obecnie na plażę niedaleko naszego hotelu w celu uskutecznienia grilla. Grilla z Sebastianem i Asią, jego żoną. Sebastiana poznaliście miesiąc temu, jak byliśmy, my też go poznaliśmy wtedy w zasadzie, razem z wami, jak byliśmy w Dublinie. No świat Hanysa za nami jedzie, no. I jedziemy właśnie sobie coś dobrego pojeść, pogadać, poopowiadać, co tam się przez miesiąc zmieniło. Także widzimy się na plaży. Od poprzedniego wyjazdu powtarzamy wam, że ludzie w Irlandii są przemili i przegościnni. Nawet Polacy mieszkający w Irlandii są przemili i gościnni. I przegościnni. Zobaczcie, po prostu kiełbachy się robią, cały stół zastawiony. Sebastian mówi, że wczoraj robił specjalnie sałatkę. Zobaczcie. Mam nadzieję, że będzie dobro. Patrzcie, dwa grille. Bo my są tak głodni, że trzeba na twój już to robić. Ty, a ja chciałem powiedzieć, że jeszcze chłop timelapsa nagrywa, a tu nie ma nic. Tam jest. A, tu jest. Przestawił się.
Mam do was pytanie. Powiedzcie mi, jak byście się dobrali, że macie prawie te same imię? Bo ja już powiem wam, ostatnio chciałem się spytać, ale mi to z głowy wyleciało. Dum, 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 dum. No kurde, to śmieci ludzie tym podnoszą. A ten mnie... Wczorajszy dzień urwał się tak znienacka, chwytaniem Oli szczypczykami, czyli też spotkaniem z Sebastianem i Zasią. No bo po prostu urwał się, bo nam się bardzo dobrze siedziało, bardzo dobrze nam się rozmawiało. Potem jeszcze wróciliśmy do nas do hotelu i troszeczkę posiedzieliśmy, pogadaliśmy na przeróżne tematy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za super przyjęcie, za zorganizowanie grilla. W ogóle jakby jesteśmy bardzo, bardzo miło zaskoczeni. Może nie zaskoczeni, bo wiemy, że jesteście fajnymi ludźmi, ale no, kurczę, super. Super, dzięki bardzo. No a w trasie zapomnieliśmy jeszcze wam powiedzieć o fantastycznych rzeczach, które dostaliśmy od Sebastiana i od Asi. Dostaliśmy m.in. magnesik z Dubaju, ponieważ byli w Dubaju tuż przed spotkaniem z nami i wyobraźcie sobie, nie zapomnieli o nas. Magnesik jest na naszych magnesowych drzwiach pamięci wyjazdowych. Dostaliśmy czekolady, które zostały już... zjedzone. Tak jest, zgadnijcie głównie przez kogo? Przez Olkę. Oczywiście, że tak. No i oczywiście przefantastyczne kubeczki z Dubaju, które już mieliście ochotę oglądać, które już mieliście okazję oglądać. Także jeszcze raz, słuchajcie, dzięki wam bardzo Asia i Seba. Wpadnijcie koniecznie do nich na kanał. Oczywiście pod spodem wrzucam wam link do ich kanału. Również wrzucę wam link do odcinka Razem z nami. No i co? Świat Hanysa do zobaczenia w Łodzi. Już obiecaliście. A dzisiaj kontynuujemy naszą wycieczkę i jedziemy dalej trasą Ring of Kerry. I dzisiaj również już wracamy do Polski. Także zapraszamy na ciąg dalszy odcinka. Dzisiaj niestety z rana pogoda nas nie rozpieszcza. Wczoraj było pięknie, a dzisiaj jak w Irlandii. Widzicie, co my tutaj musimy przechodzić? Jakie piękne ścieżki mamy, dukty leśne w zasadzie, które pokonujemy samochodem. Nie, ale tak serio, bomba. Super to wygląda. Dobrze mówię, kochanie? Fantastycznie. Najlepiej. Fantastycznie, najlepiej. Gorzej, jak spotkamy auto. To się wymieniamy, są mijanki. Dobra, bez odbioru, odbiór na miejscu. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy. A gdzie? Do Kelly's Bar Gardens. Powiedziałabym, że Kells Bay Gardens. A co ja powiedziałem? Kells Bay? Nie wiem. Nie wiem, śpiący jeszcze jestem. Każdy w razie, właśnie, jest 10 rano. Ledwo wstali. Przyjechaliśmy zrobić takiego lupa w lupie, czyli trasę widokową po ogrodach tutaj w Kells Bay Gardens, które zostały otwarte w 2008 roku, udostępnione publice i zaraz wam pokażę mapkę, gdzie idziemy. Jest 14 stopni, a jak zwykle jestem świetnie przygotowany. I trochę kropi. Tak wygląda mapka. Zaczniemy tutaj z parkingu i przejdziemy się lupikiem. I też jest tutaj taki fajny most linowy wiszący. Także stay tuned. A następnie wita nas taki piękny domek. To jest w ogóle hotel i recepcja. Tam jest też kawiarnia, do której nie wykluczam, że wstąpimy. Przeuroczy. Aha, i trzeba, no dobra, czyli jednak chyba trzeba kupić bilety online i je walidować. Więc tak, bilety trzeba kupić przez internet, potem iść do recepcji i sobie dostajecie taką naklejeczkę i wtedy możecie wejść, bo zczyta was kamera, która jest przed nami. Tadam! Jesteśmy już w środku, to mogę wam trochę poopowiadać o historii tego miejsca, które jest bardzo ciekawe. Po raz pierwszy powstało tutaj zabudowania w 1838 roku, kiedy bogata rodzina z Kerry kupiła ten teren i postawiła tutaj chatkę myśliwską. I tak od 1838 roku przechodziła ona w różne ręce, aż w 2006 roku dom oraz ogrody przynależne do tego domu kupił Billy Alexander. Billy jest bardzo sławny tutaj w Irlandii i w Anglii, natomiast w bardzo hermetycznym środowisku, ponieważ Billy jest człowiekiem zajmującym się paprociami. Poświęcił temu swoje życie, badaniu, kultywowaniu paproci. I kiedy w 2006 roku zakupił ten dom,
i przynależne tutaj ogrody, postanowił zrobić właśnie takie ogólnodostępne ogrody, które będą również stanowiły jego pasję. I tak powstały te ogrody. Takim największym osiągnięciem, największym punktem centralnym tych ogrodów jest las 600 paproci, które pochodzą od jednej paproci, która rosła tutaj już w 1890 roku na murze tej posiadłości. To jest też, myślę, ciekawe. Oprócz tego, że są tutaj paprocie, są też inne rośliny, drzewa i dinozaury. Zobacz tutaj. O! Pterodaktyl. Latający, który karmi młode pterodaktylki. Tak. Czyli jest nie tylko fanem paproci, ale i dinozaurów. Jest i Skywalk. Ty co? Wchodzimy na Skywalk? No. Dobrze. Taki długi Skywalk. To ja mam poczekać, tak? No tak. Olo dochodzi do połowy trasy już. Nie jest źle. Dobrze jest też w poprzek sobie stawiać. Co? Dobrze jest też sobie w poprzek stawiać. Wygodniej. Dobra. Pięta palce na tych linach poprzecznych, wiesz? Ja też tak stawiałem, tylko mam za szerokie stopy i mnie strasznie gniotły te kulki. A, okej. A jak se stawiałem tak, to właśnie miałem, wiesz... To nie, to dla mnie to Ty masz dobry. Węższą stopę, nie? Przejśnięte. Przejszłe. Przejszone! Yeah! Przeszliśmy, przeżyliśmy. Tak, ja patrzę, czy nagrałem. A, super. Nagrałem. Czyli wy już to widzieliście. I kolejny... Mors? Czy łapa dinozaura? Kolejny dinozaur. Gdyby nie było mokro, to moglibyśmy usiąść na tronie. Ale ponieważ jest mokro, to możemy tylko go podziwiać, tak samo jak małe dinozaury w jajkach tam. Widzę jaszczura. Trzeba mieć fantazję, nie? Żeby upstrzyć sobie ogród tymi rzeźbami dinozaurów. Tutaj musi być przepięknie w czasie kwitnienia rododendronów, bo tutaj te wszystkie krzaki, te, tu, to są wszystko rododendrony. I one są co chwila tutaj w tym ogrodzie, więc no ślicznie musi być. Te liście to wszystko są rododendrony. A tą roślinę panie często dodają takie gałązki do bukietów w kwiaciarniach. Nie wiem co to jest, ale ładne. Doszliśmy do miejsca z widokiem na zatokę. Tu jest ławeczka z widokiem na zatokę, a teraz na niej usiądę i zobaczycie to z mojej perspektywy. I to jest widok na zatokę, według włodarzy ogrodu. Potwierdzam, tu jest ławeczka z widokiem na zatokę. Teoretycznie coś tam widać z tej zatoki, ale to jest w drugą stronę i... I nieprawda. No, i sami widzicie. Znaczy nie wiem, czy widzicie, ale może tam. I cały czas dużo paproci. No i to już jest potężna paprotka. No taka na pniu. Tak, tu jest więcej takich. Pozwiedzane, nagrane, pofocone, wysikane. Jedziemy dalej. Dojechaliśmy do miejscowości Glen Bay, która już jest no, w zasadzie przedostatnią na naszej trasie po Ring of Kerry. I tutaj możecie zobaczyć ruiny zamku Wynn, który został zbudowany w 1837 roku. Nie da się niestety tam wejść, można go zobaczyć z drogi albo tak jak wy teraz widzicie z drona. Ciekawa historia jest powstania tego zamku, ponieważ powstał on dzięki pieniądzom zbieranym od dzierżawców ziemi barona, który zarządzał tymi terenami. Natomiast był on dosyć krwawym baronem i takim wymuszającym dosyć duże podatki. Dlatego w pewnym momencie dzierżawcy po prostu przestali płacić i zostali stąd wysiedleni. A baron bardzo szybko popadł w długi i niestety sam również musiał opuścić niedokończony zamek. Podczas I wojny światowej ruiny tego zamku zostały przekazane wojskom brytyjskim, żeby mogli tutaj przeprowadzać manewry i treningi. A obecnie zamek stoi na prywatnym polu rolnym, dlatego nie ma do niego dostępu. W jednym z przydrożnych miasteczek na Ky zatrzymaliśmy się na szybko, żeby przetrącić taki szybki obiad
I no, nie nagrywaliśmy tego, bo to już nudy i w zasadzie w tej chwili już udajemy się na lotnisko w Shannon. Także do zobaczenia w Shannon i tam się już pewnie z Wami pożegnamy, chyba że coś się jeszcze wydarzy ciekawego. A wiecie, że u nas czasami się wydarza coś ciekawego. Surprise, surprise. Nie jesteśmy na lotnisku w Shannon, tylko jesteśmy już na własnej kanapie w Łodzi. Prawda jest taka, że nie nagrywaliśmy, znowu samolot był opóźniony, nie pamiętam ile, 3 godziny, no, coś tak koło tego. Byliśmy już zmęczeni, uznaliśmy, że jest to mało ciekawy content, więc żegnamy się z Wami już, że tak powiem, z domowych pieleszy. Z Hugo, co w następnej kolejności u nas na kanale, kochanie? Wypowiedz się ładnie. W następnej kolejności zaprosimy Was na wypad na Korfu i do Albanii. Dokładnie tak. Tam będziemy łącznie... Ile będziemy tam? 10 dni. 10 dni mniej więcej. Nie wiem, nic nie jemy. Nie wiem, za czym on tak węszy. Tak, więc w następnej kolejności lecimy tam we wrześniu, także jeszcze chwila czasu. Ale oczywiście, żebyście byli na bieżąco i żebyście wiedzieli o tym, że pojawiły się nowe odcinki, to wiecie, co musicie zrobić, nie? To, co czerwone ma być szare, to, co nie dzwoni, ma dzwonić. A to, co zaciśnięte w pięść, ma wystawić kciuka w górę. Także do zobaczenia i mamy nadzieję, że ta seria z Irlandii troszkę podzielona na pół Wam się podobała. No i co? Do zobaczenia z Korfu i z Albanii. Cześć! Cześć, nie mam czym pomachać.